Cześć Bartosz. Cześć. Powiedz mi, czy zawsze jesteś taki kolorowy? W gruncie rzeczy tak, choć nie zawsze wybieram ten sam zestaw kolorów. Okej. Okay. A jak jest w takim razie twój ulubiony zestaw kolorów? Lubię kontrasty. Niedawno odkryłem kontrast, w sensie, żeby go użyć, pomarańczowy z niebieskim, ale jeden z ulubionych to czerwony, zielony. Lubię łączyć żółty z fioletem czasem, ale głównie czerwień i pomarańcz to ulubione chyba kolory. Ale zielony też bardzo. W sumie wszystkie lubię kolory. Okej. A czy w twojej muzyce możemy też usłyszeć te kolory? To jest trudne pytanie, ponieważ jakby w teorii nie da się usłyszeć kolorów. Tylko w pewnych przypadkach, ale jakby ta muzyka jest trochę kolorowa, bo nie mam, czasami bywam mrocznie, ale raczej jest to muzyka jakaś taka przygodowa, nastrojowa i powiedziałbym, że często jakiś dany utwór można by jemu jakby przypisać kolor w pewien sposób, że staram się robić jakoś tak w miarę takie jednolite, znaczy nie jednolite, tylko żeby były homogeniczne, o, to bardziej lepsze słowo jest do tego, żeby były taką całością, żeby nie było czuć takiego, jakiejś takiej rozbieżności między brzmieniami i... Czyli żeby wszystko po prostu było spójne tak, żeby ze było sobą. Spójne, tak. W twojej muzyce dużą rolę gra syntezator. Czy od zawsze tak było? Prawie, że tak, ponieważ odkąd zacząłem świadomie podchodzić do muzyki, w sensie świadomie, jako że już jestem trochę starszym człowiekiem i bardziej wiem, czego chcę, to odkąd odkryłem gdzieś syntezatory, nie pamiętam już nawet, jak to dokładnie było. Wiem, że muzykę elektroniczną poznałem przez taką koleżankę w liceum. Kiedyś ktoś mi puścił Bonobo i jak to usłyszałem, to po prostu stanąłem jak wryty i tak sobie myślę, że w ogóle można tak grać, co nie? I dla mnie to było takie mega odkrycie. No i potem zacząłem to kopać w tym i coraz głębiej i odkrywałem nowe ścieżki, nowe elementy. I odkryłem, że syntezatory mają to do siebie, że weźmy na przykład gitarę, na której możemy zagrać na różne sposoby, ale brzmienie będzie miała w zasadzie to samo. Możemy dokupować do niej kostki efektowe, które będą zmieniały jej brzmienie, ale jakby ten rdzeń jest ten sam. Gdzie syntezatory w zasadzie mają takie coś, że mają tak jakby pojedyncze struny, które możemy modyfikować tak jakby. Przez to, że używamy różnych rodzajów fal dźwiękowych, bo najbardziej naturalna jest fala sinusoidalna, ale w syntezatorach można użyć też fali piłokształtnej, czy kwadratowej, czy łączyć jedne z drugimi i to zaczyna tworzyć totalnie inne brzmienia. I takie aż pejzaże dźwiękowe po prostu. Okay. Bardzo interesujące, co mówisz. Czyli nie lubisz się ograniczać do jednego brzmienia. Zdecydowanie poszukiwać. Nie. Tak. No bo tak naprawdę my sami jesteśmy gdzieś w środku prawie że każdego dnia inni i staram się też to jakoś pokazać w muzyce po trochu, że w nas samych siedzi często dużo i gdzie mimo już nic o tym nie mówimy, to sami czujemy dużo, ale czasami też sami tego nie potrafimy nazwać. I dlatego też wydaje mi się, że sztuka jest takim jakby rodzajem sposobem na wypowiedzenie się, żeby się lepiej wyrazić, jakieś emocje wyrzucić z siebie, które gdzieś tam się kłębią w środku. Trochę jak taka bóla, co nam się zbiera w gardle i trzeba to krztusić, czasami wypluć i wtedy już jest lepiej. I czasami też sztuka jest czymś takim, żeby się oczyścić i mieć spokojną głowę. A jak u ciebie wygląda proces twórczy? O, to jest dobre pytanie, bo... No szczerze mówiąc, nie wiem. Jestem amatorem, znaczy nie mam wykształcenia żadnego muzycznego i tak zbieram swoją wiedzę na ten temat głównie eksperymentując, czyli metodą prób i błędów. Jak zaczynałem grać na klawiszach, to siadałem po prostu i zaczynałem grać, klikać cokolwiek, tak na pałę, że tak powiem. Aż w końcu zaczynało coś, zauważałem, że to z tym dobrze gra, to z tamtym nie gra. I tak po kolei, coraz więcej, aż w końcu wiedziałem, że tych klawiszy należy unikać, jeżeli coś tam innego wystąpiło i tak dalej, i tak dalej. I jakby ktoś zapytał, co ja robię, to ja w zasadzie prawie, że nie mam pojęcia, co robię. I tak po prostu jakiś tak czuję się czasami, jak próbuję to robić na siłę, to nie wychodzi, a kiedy jakby wyłączę myślenie i staję się takim jakby
przekaźnikiem, tylko tyle, że jak właśnie taki kabel, po prostu przewodnik do jakiejś takiej dziwnej siły, która jest poza nami. I jak to ze mnie wychodzi, po prostu ja na tym nie myślę, to wtedy wychodzą najlepsze rzeczy. Czyli musisz po prostu iść z flow cały czas. Okej. A czy ty coś chcesz przekazać ludziom przez tą muzykę? Masz jakąś intencję? Chyba chciałbym, żeby trochę otwierać głowę ludziom i żeby jakby zmusić ludzi do myślenia, żeby pobudzić ich do czucia, tak jakby, żeby się nie bać i żeby znaczy nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe i czy ja sobie teraz nie dopowiadam za dużo do tego, żeby po prostu coś w ludziach obudzić, żeby coś poczuli, żeby coś przeżyli. I ja też zresztą sam. Jakie masz plany na przyszłość w kontekście swojego projektu? To jest poniekąd problem u mnie, że u mnie plany się pojawiają tak trochę znikąd, skądś przychodzą. I staram się być na to też czujny i otwarty, że kiedy to przyjdzie, albo będzie tak przechodziło obok mnie, to żebym ja zdążył to chwycić w odpowiednim momencie. I mam problem z planowaniem osobiście i czasami jak nie mam planu, to moje działania zamierają i to jest problematyczne, więc czasami sam staram się gdzieś wyszukiwać czegoś dodatkowo, choć czasami takie sztucznie wytworzone plany też sprawiają, że mój mózg ich nie odczytuje jako prawdziwy plan i mówi, że nie, odlewamy to. Więc, nie chcę tego robić. Tak, i do tego wracam, do tego flow tak zwanego, że cały czas za tym jakby gonię i dążę do tego, żeby ono cały czas było i wtedy łatwiej się tworzy i wszystko tak naprawdę, bo to się też tyczy różnych innych elementów życia, że kiedy próbuję coś robić na siłę, to nie wychodzi. I jakby ogólnie, co bym chciał, żeby było z tym z muzyką, to chciałbym, żeby więcej móc grać, więcej móc to pokazać ludziom, żeby dotrzeć do szerszej publiczności, ale wiem, że to jest proces, to nie jest tak, że to od razu pstryk i jest. Jednocześnie mam taką obawę odnośnie jakby, wiem, że muzyka z pieniędzmi w pewien sposób się łączy i szczególnie występowanie na żywo, bo można zarobić na tym, a jednocześnie można też zepsuć to przez pieniądze. I to jest rzecz, której się trochę obawiam, a jednocześnie chciałbym, żeby to wystąpiło, bo daje też nowe możliwości zarabiania na muzyce. No tak. I wolałbym, żeby to było tak, że jak ja coś zrobię, to żeby ktoś mi za to zapłacił, aniżeli odwrotnie, że ktoś mi płaci, a ja mam to robić. No tak, bo wtedy już jesteś trochę panem tej osoby, prawda? Musisz się dostosować. Tak myślę. Odwrotnie. Czekajcie. Pomyliłam. Nie jestem panem osoby. Tak, jesteś takim niewolnikiem wtedy tej osoby, dla której musisz to zrobić. Ale też mi się wydaje, że to jest kwestia jakiegoś takiego poukładania sobie w głowie, prawda? Że tak robisz to i dostajesz za to pieniądze, ale nie robisz tego dla pieniędzy, prawda? To też jest duża, duża różnica. No. Zdecydowanie. A w takim razie, jak już mówimy o tym rozgłosie, gdzie możemy Cię posłuchać? Moja muzyka, którą tworzę, zaczynałem tak naprawdę od produkowania muzyki, tak jakby z użyciem komputera i w zasadzie komputer to głównie był do tego, żeby rejestrować muzykę, bo większość tego powstawało po prostu na instrumentach różnorakich. I na komputerze trochę to obrabiałem, no i tam powstawało. A po czasie zacząłem więcej się interesować graniem na żywo, tylko że grając na żywo nie mogę zrobić tego samego, co robiąc jakby produkując w komputerze i na odwrót tak naprawdę, więc to są w zasadzie podobne, ale inne twory. Ale można tego posłuchać gdzieś na SoundCloudzie na przykład, czy na YouTubie chociażby. No i albo bezpośrednio ode mnie, bo bardzo dużo utworów trafiło do szuflady, czy gdzieś tam indziej. Okay. Więc nie są upublicznione. Trzeba się bezpośrednio zgłaszać. Dobra. Czy jak komuś będzie bardzo zależało, no to mogę wiesz, wstać, tak. Może go zapisać wtedy do grupy najwierniejszych fanów, tak. Sam się zgłosi. A powiedz mi, czy udzielasz się jeszcze w jakimś innym miejscu, może w jakichś innych projektach muzycznych, czy na razie tylko na tym się skupiasz? Tak.
założyliśmy razem z kolegami moimi, w zasadzie to historia była taka dość krótka, ponieważ mam swoich znajomych muzyków, z którymi często występowaliśmy na różnych jamach i tym podobnych. Część z nich też ma swoje zespoły. I było tak, że jechaliśmy na festiwal, o którym bodajże Mikołaj wspomniał wcześniej. Sielankowo się nazywa. Że Sielanka Fest. No i dostałem zaproszenie, żeby tam zagrać na tym festiwalu. Ale jechał też mój kolega dobry na ten festiwal i zapytał się, czy byśmy nie chcieli zagrać razem. Ja mówię, no pewnie, bo zawsze to jest wyraźniej w większej grupie osób. No i potem, jak już dołączył, było już nas dwóch, to zagadaliśmy do kolejnego kolegi, żeby też z nami zagrał. No jak już było nas trzech, i wszyscy grali na żywych instrumentach, bo jeden z nich gra na basie, drugi na klawiszach, no i ja na syntezatorach. No i uznaliśmy, że już jak skoro jest nas trzech, no to warto byłoby jeszcze perkusję, bo jeżeli będziemy grali na mojej elektronicznej perkusji, to będzie to po prostu trochę drętwe i będzie odbiegało od żywego grania. Więc znaleźliśmy jeszcze perkusistę na jednym z jamów, tak po prostu jeden człowiek, widzieliśmy go pierwszy raz na oczy i zapytaliśmy po tym, jak usłyszeliśmy, jak gra, czy by nie chciał z nami zagrać? On powiedział, że pewnie. No i więc wzięliśmy go, zagraliśmy, wyszło fajnie. Potem pojawiły się kolejne propozycje, żeby zagrać gdzieś indziej. No i tak już regularnie ćwiczymy. Nazywamy się Chili Boys i gramy zwariowaną muzę też. Okej. Wiem też, że oprócz talentu muzycznego również masz predyspozycję do działania plastycznego, prawda? Po trochu, coś tam tworzę. Widziałam, że robisz koszulki, tak już zgadza się. Naprowadzę. W takim razie, jak w ogóle do tego doszło? To jest bardziej jakaś taka odskocznia dla ciebie? Chyba tak, bo mam także, mam takie epizody, można powiedzieć, okresy w danym roku, załóżmy, że najpierw sobie dużo maluję, potem, załóżmy, trochę mi się znudzi to malowanie, to zaczynam znowu robić muzykę, potem znudzi mi się muzyka, zaczynam konstruować jakieś rzeźby albo co innego, jakieś lampki różne robię też czasami. No i potem znowu mi się to, załóżmy, znudzi, znowu wracam do malowania, muzyki i tak w kółko to krąży, krąży. I tak naprawdę główną istotą jest, żeby coś stworzyć, żeby coś po prostu jakby po sobie zostawić. Okej, czyli ty jesteś po prostu artystą przez wielkie A i... I jeszcze skromnym artystą. No, mówi się, że jak ktoś jest wykształconym muzykiem, to wtedy jest muzykiem. Jak ktoś jest wykształconym malarzem, to jest malarzem. A jak ktoś tak naprawdę nic konkretnego nie robi, to wtedy jest artystą. No. Jest. Wydaje mi się, że ja na przykład się z tym nie zgodzę, że wiem, że to pewnie w formie żartów, prawda, ale... Trochę tak. Myślę, że to, wiesz, ogólnie wygląda w ten sposób, że jak ktoś jest utalentowany tak wszechstronnie, prawda, że nie można go do żadnej kategorii, prawda, do żadnej szufladki wsadzić, no to wtedy też można nazwać go artystą, bo po prostu jest na tyle wszechstronny, tak jak ty na przykład, prawda? Też lubię sobie żartować z wielu rzeczy i robić coś trochę na przekór. Kiedy mówię, odwracać kota ogonem i jeżeli da się coś trochę obśmiać albo coś w tym stylu, to lubię to robić. Tylko dzisiaj się ubrałem trochę jak Joker z tego, że po prostu uważam, że świat jest taką jakby wielką piaskownicą i mamy jakieś tam dane nam zasady, ale tak naprawdę wiele z tych zasad można trochę nagiąć, nie do końca ich posłuchać, bo tak naprawdę to może głupi przykład, ale jak można przejść po chodniku, ale można przejść i po trawniku i tak naprawdę świat się nie skończy, a wiele takich dziwnych barier mamy tylko i wyłącznie w swojej własnej głowie. Jeżeli, tak jakby przynajmniej w moim przypadku, jak z wiekiem zacząłem zauważać, że niektóre zasady, które są tak jakby prawie, że mamy wrodzone, które nam rodzice podyktowali, nauczyciele w szkołach, są nie do końca adekwatne do tego, co się dzieje w rzeczywistości i że po prostu trzeba szukać swojej drogi w tym wszystkim. Dlatego tak staram się po prostu wystawać przed szereg i pokazywać ludziom, że można żyć inaczej i że, i że da się po prostu. Super. A jakie jest obecnie twoje największe wyzwanie? Chyba organizacja czasu własnego. Tak. I żeby się czasem wziąć w garść i zrobić coś konkretnego. A tak to z całej reszty to jest. Jak
problem nie ma rozwiązania, to znaczy, że nie ma problemu. Okej. Okay. W takim razie życzę Ci tego, żeby Twoje wyzwanie nie było dla Ciebie aż takie ciężkie, żebyś na tym popracował i co? I widzimy się na kulturalnym graniu. Dziękuję Ci za wywiad bardzo. Dziękuję również.